Mama kupuje dzieciom 300 prezentów pod choinkę i wywołuje falę hejtu. 35-letnia Emma Tapping, matka trójki dzieci z Anglii, zamieściła w sieci zdjęcie jej choinki, tonącej w setkach prezentów dla jej dzieci. Użytkownicy internetu zaczęli zalewać kobietę negatywnymi komentarzami. Tapping jednak nie za bardzo się przejęła i wrzuciła do sieci konkretną odpowiedź, do której ponownie załączyła to samo zdjęcie. Tapping prowadzi też blog, na którym opisuje, jak oszczędza pieniądze, kupując na wyprzedażach, używając kuponów lub zbierając darmowe próbki. Inni użytkownicy komentując wspomnieli, że to w końcu jej pieniądze i może robić z nimi co chce. A jakie wy macie zdanie na ten temat?